to jest z nami Gazeta Olsztyńska. W tym roku dołączyła do nas Radio Olsztyn oraz firma Hirbol. Zrobiliśmy tą naszą akcję wspólnie. Za pośrednictwem Radia Olsztyn zorganizowaliśmy konkurs, w ramach którego był ten rower i bagażnik do wygrania. I dzisiaj mamy w swoim gronie panią laureatkę naszego konkursu, która ten rower właśnie wygrała i z czego się bardzo cieszymy. I w niniejszym dzieniu byśmy go pani chcieli wręczyć w imieniu wszystkich organizatorów konkursu. Dziękuję bardzo, gratuluję. Bardzo też popieram takie akcje służące bezpieczeństwu na drodze, ponieważ sama jestem kierowcą, mam dwójkę dzieci i zawsze też promuję wśród nich bezpieczne zachowanie na drodze. Pamiętamy o zapinaniu fotelików, tak samo jesteśmy rodziną bardzo aktywną, często podróżujemy, także na pewno bagażnik i ten rower nam się przydadzą. A jak pani sądzi, czy w przyszłości takie akcje można by kontynuować? Myślę, że tak, tym bardziej, że no one promują, tak? To nie jest tylko to, że jest nagroda, ale też dają dużo do myślenia, żeby zwracać uwagę na to bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze, nasze zdrowie. Od dłuższego czasu uczestniczymy w różnych takich akcjach CSR-owskich, gdzie jakby tematem przewodnim jest bezpieczeństwo. Wspólnie z panią Eryką po ostatniej akcji w tamtym roku zaczęliśmy prowadzić rozmowy, że to był bardzo fajny pomysł. Ja widziałem poprzednią akcję i zadeklarowałem chęć uczestnictwa w następnej edycji, jeżeli będzie. No i udało się, tak? Jest następna edycja. Byłem też zaskoczony dużym zainteresowaniem, bo jednak tyle samochodów sprawdzonych. Chciałem pogratulować jeszcze raz pani, która wygrała. No rower będzie chyba przekaże dla męża, tak jak mówiła tutaj. Liczy się przede wszystkim to bezpieczeństwo, że udało się jednak sprawdzić troszeczkę tych samochodów, trochę rzeczy powychodziło. Nie tylko bezpieczeństwo maszyn, tak jak my się zajmujemy tymi szkoleniami z obsługi różnych maszyn, wózków, suwnic, żurawi, no ale bezpieczeństwo samochodów też jest ważne, tak? Jednak nimi jeździmy, dojeżdżamy, wozimy nasze dzieci i mam nadzieję, że następna akcja w następnym roku jeszcze bardziej zaangażuje ludzi, jeszcze więcej samochodów będzie uczestniczyło w tej akcji, więcej samochodów sprawdzimy, co będzie związane znowu z poprawą bezpieczeństwa. My już od dłuższego czasu zajmujemy się bezpieczeństwem naszych słuchaczy na drogach Warmii i Mazur. Z tym bezpieczeństwem jest różnie. Chcieliśmy też w inny sposób poprosić, zaapelować do naszych słuchaczy, żeby uważali na drogach. To po pierwsze. Po drugie, cieszymy się ze współpracy z Gazetą Olsztyńską, bo przecież to robimy wy dla swoich czytelników, my dla swoich słuchaczy, a tak naprawdę robimy to i apelujemy o bezpieczeństwo na drogach dla wszystkich mieszkańców Warmii i Mazur. I to chyba było to, co jest najważniejsze w tym, że zdecydowaliśmy się wesprzeć akcję w tym roku po raz pierwszy. I mam nadzieję, że przez kolejne lata będziemy też brali czynny udział w takich akcjach. W tym roku przebadaliśmy 47 samochodów naszych klientów w ramach przeglądów jesiennych, w ramach kampanii Bezpieczne Auto, Bezpieczna Rodzina. Bardzo dziękujemy wszystkim, kto wsparł naszą kampanię. Przede wszystkim marce Volkswagen, Volkswagen Dostawcze, Gazecie Olsztyńskiej, Radio Olsztyn, Hirpolowi. Myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i że to, że zwracamy uwagę kierowców na to, jak się przewozi rowery, jak się przewozi bagaże, też jest bardzo istotne, gdyż edukacja w tym zakresie jest nieco zaniedbana. Bardzo dziękuję wszystkim, kto przybył w tym roku na naszą kampanię. Dziękuję słuchaczom Radia Olsztyn, czytelnikom Gazety Olsztyńskiej za to, że są z nami. Obiecujemy jeszcze niejedną ciekawą akcję w tym zakresie.